Posłuchaj, córeczko. Mam do ciebie prośbę. Obiecaj, że w razie czego zaopiekujesz się Denem. Co? Musicie teraz wyjechać na trochę. Wyjechać? Dokąd? Wszystkie dzieci ewakuuje się na wieś. Tu jest niebezpiecznie, ale na wsi jest dużo spokojniej. Nie ma mowy. Nigdzie nie jadę. Kochanie, wydano zarządzenie. Wszystkie dzieci wyjeżdżają. Ale tata powiedział, że mam... Wiem, skarbie. Ale zajmiesz się Denem. Opowiesz mu o Piotrusiu, panie. On tego potrzebuje. Kochanie, proszę, obiecaj mi to. Nie! Nie obiecam ci tego! Och, Jane, potem znów będziemy razem. Nie traćmy wiary. Wiara i magiczny pył? Mamo, to są tylko jakieś słowa z twoich bajek. One nic nie znaczą. Właśnie, że znaczą. Piotruś pan mówi, że nauczy nas latać. Och, Denny, czas bajek się skończył. Patrz, mamy wojnę. Piotruś pan nie istnieje, a ludzie nie latają. Latają! Przestań, Denny, nie bądź głupi. Ej, to dyrdy mały dla dzidziusiów. Kłamiesz, Jane! Jane, jak ty możesz go tak traktować? Wydaje ci się, że jesteś dorosła. Ale musisz się jeszcze wiele nauczyć. Nie chcę dzieckiem już być. Umiem zadbać o siebie. Wierzą we mnie, no cóż. Muszę skryć przed nimi łzy. To nic. To nic. Nie mam sił, by słuchać. Szczerze dosyć już mam tych dziecinnych bajek, bo nie wierzę, żeby tak gdzieś był magiczny pył. Dziś wiem, że podjąć próbę znów chcę. Dziś wiem, spojrzeć spróbuję przez mgłę. Dziś wiem, dziś wiem. Piotruś pan? Magiczny pył? Co za brednie.